Dzisiaj omówimy układ pokarmowy. Tutaj jest obrazek. A więc tak, układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego i z gruczołów, które wydzielają enzymy np. trawienne albo uczestniczą też w tym. Ogólnie przewód pokarmowy składa się z jamy ustnej, z gardła, z przełyku, z żołądka, z jelita cienkiego i z jelita grubego. Natomiast cały układ jest dopełniony także wątrobą, która jest gruczołem, i trzustką, która także jest gruczołem, i które uchodzą do dwunastnicy. Tutaj może tego nie widać, ale ogólnie przewód z wątroby, konkretniej przewód z pęcherzyka żółciowego, który jest koło wątroby i z nią połączony, i przewód z trzustki uchodzą do dwunastnicy. Dwunastnica to jest pierwszy odcinek jelita cienkiego, bo jelito cienkie ma trzy odcinki. Jest to dwunastnica, która łączy się z żołądkiem. Potem mamy jelito czcze i jelito kręte. I jelito kręte łączy się z jelitem grubym, bo jelito grube to jest to w kształcie takiego prostokąta, kwadrata, takie coś. Więc zacznijmy od jamy ustnej. W jamie ustnej ogólnie jest pH 7, czyli jest to pH obojętne. I jest ono takie, ponieważ takim pH, czyli obojętnym, jest aktywna amylaza ślinowa, czyli enzym, który będzie przeprowadzał wstępne trawienie polisacharydów w jamie ustnej, ponieważ tam jest pierwszy etap takiego trawienia i tylko cukry mogą być trawione w jamie ustnej. Żadne białka ani tłuszcze tam nie są trawione, ale to jest tylko wstępny etap, bo takie właściwe trawienie rozpoczyna się tak naprawdę w różnych odcinkach jelita cienkiego. Dlatego to pH właśnie wynosi 7. Ponieważ mamy ślinianki, ślinianki to jest gruczoł. Gruczoł wydziela nam substancje, czyli ślinę, i ślina zawiera inne substancje. Na przykład właśnie amylazy ślinowe. Amylazy ślinowe to są enzymy, które umożliwiają rozkład polisacharydów. I amylazy ogólnie zawsze będą odnosić się do cukrów. Będą amylazy trzustkowe, jelitowe, to po prostu będzie zależało od tego, gdzie ten cukier będzie rozkładany. Jeżeli jest rozkładany dzięki ślinie, no to w jamie ustnej. Jeżeli dzięki trzustce, to będzie na przykład ten enzym pochodził z soku trzustkowego i tak dalej. Więc amylazy zawsze dotyczą cukru. I w ślinie właśnie są enzymy trawienne, czyli amylazy, które odpowiadają za wstępny rozkład cukrów złożonych na przykład z krobi i glikogenu, bo to są cukry złożone. W ślinie ogólnie znajduje się lizozym. Lizozym działa bakteriobójczo, ponieważ on stanowi pierwszą barierę ochronną, jeżeli chodzi o odporność nieswoistą organizmu. On jest na przykład w ślinie, on jest w łzach, on jest w pocie, więc te wszystkie wydzieliny naszego ciała działają bakteriobójczo. Ślina także zwilża pokarm, co ułatwia połykanie. Mamy także oczywiście kubki smakowe na języku, które umożliwiają po prostu rozróżnianie smaku. I też ważnym elementem są zęby. Tutaj jest narysowana właśnie jedna część, na przykład albo żuchwa, albo szczęka, bo żuchwa jest na dole. I tak, chodzi o to, że jak tutaj sobie przydzielimy na pół, to tu mamy na przykład dolną część, na przykład żuchwa ma tutaj. I tutaj mamy siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. I ilość siekaczy stałych, czyli u dorosłych ludzi, wynosi 2, ilość kół wynosi 1, przedtrzonowce 2 i trzonowce na samym końcu 3. I dlatego też zębów dorosłych u dorosłych osób jest 32, ponieważ tutaj w jednej ćwiartce mamy 8 i razy 4 to 32, zakładając oczywiście, że mamy ósemki, czyli mamy 3 zęby trzonowe, a nie 2. A jeżeli chodzi o zęby mleczne, czyli u dzieci, to wszystko jest tak samo, oprócz tego, że one nie mają zębów przedtrzonowych, a trzonowe mają 2. Dlatego wychodzi, że mają 5 zębów po jednej ćwiartce, więc wychodzi w sumie 20 zębów na całą jamę ustną. Jakie są funkcje tych zębów? Tutaj oczywiście mamy siekacze, które odpowiadają za odrywanie kęsów. Tak samo jak mamy dobrze rozbudowane siekacze na przykład u gryzoni, jakichś królików i tak dalej, bo one po prostu odrywają sobie na przykład jakieś liście, sałaty i tak dalej. Kły za to odpowiadają za rozrywanie, dlatego są dobrze rozbudowane u mięsożerców, żeby rozrywać mięso. A trzonowce i przedtrzonowce odpowiadają za rozdrabnianie pokarmu, dlatego są najczęściej dobrze rozbudowane u roślinożerców. I ta powierzchnia przedtrzonowców
jest taka duża, dlatego to stanowi taką dużą powierzchnię do rozcierania pokarmu roślinnego właśnie, który roślinożercy pobierają. Więc ogólnie zęby umożliwiają odrywanie kęsów pokarmu, rozrywanie go, rozdrabnianie i mamy siekacze, kły, przetrząsy, trzonowce. To jest na tyle, że chodzi o jamę ustną. Teraz możemy przejść do gardła. Gardło to jest skrzyżowanie drogi oddechowej i pokarmowej. Aha, no jeszcze w jamie ustnej mamy język, który ułatwia połykanie, mieszanie składników pokarmowych. Tutaj mamy obrazek, mamy tutaj gardło, tu mamy krtań, a tu mamy przełyk, tu mamy tchawicę, mamy tutaj oskrzela i płuco. I dlatego właśnie gardło to jest połączenie drogi pokarmowej, czyli przełyku i drogi oddechowej, czyli krtani. I w krtani znajduje się chrząstka, ona jest tutaj, zwana nagłośnią, która zamyka wejście do krtani. W momencie, kiedy właśnie przełykamy coś, to po to, żeby jedzenie nie trafiło do dróg oddechowych, żebyśmy się nie zadławili, tylko żeby trafiło do przełyku, to nagłośnia zamyka wejście do krtani. A normalnie ona jest otwarta, ta nagłośnia, po to, że większość czasu jednak oddychamy, a nie spożywamy pokarm, dlatego wtedy może tlen, powietrze ogólnie trafiać do płuc. Dlatego też, kiedy jemy, to nie oddychamy, bo wejście do krtani, czyli do dalszej części dróg oddechowych, jest zamknięte, więc kiedy jemy, to nie możemy pobierać powietrza. I tu właśnie jest tak napisane, że nagłośnia, czyli chrząstka krtani, podczas połykania pokarmu zamyka wejście do krtani, przez co pokarm trafia do przełyku, a nie do dróg oddechowych. Następny etap to jest przełyk, czyli ten długi. I on po prostu umożliwia przesuwanie się pokarmu do dalszych części przewodu pokarmowego, dzięki temu, że jest umięśniony, ma mięśnie okrężne, których skurcze powodują ruchy perystaltyczne przełyku. Tak samo jak ruchy perystaltyczne jelita, tak samo przełyk ma także ruchy perystaltyczne dzięki mięśniom okrężnym, które się kurczą i przepychają pokarm dalej, do żołądka, bo żołądek już mamy tutaj. I zaraz się skupimy bardziej. Ogólnie ważne jest to, że w żołądku pH wynosi 2, czyli już widać inne środowisko, bo inne enzymy będą pracować. Tak jak myśmy pH 7, w żołądku jest w ogóle bardzo niskie, bardzo kwasowe. I tutaj już mamy cały wielki schemat układu pokarmowego. Układu pokarmowego. I zacznijmy od tego jeszcze raz, że tutaj mamy jamę ustną, gdzie mamy właśnie gruczoł ślinienki, który wydziela ślinę. W ślinie jest amylaza ślinowa aktywna w pH 7 i służy do, katalizuje reakcję rozkładu polisacharydów, bo enzymy nie tyle rozkładają te związki, co katalizują reakcję, czyli przyspieszamy jej przebieg, bo katalizowanie reakcji to jest obniżanie energii aktywacji, czyli energii potrzebnej do zapoczątkowania reakcji. Następnie mamy gardło, mamy nagłośnie. Jeżeli przełykamy teraz coś, to nagłośnia jest zamknięta i zamyka nam wejście do krtani. Teraz skurcz mięśni okrężnych przełyku umożliwia jego ruchy perystaltyczne, czyli przesuwanie pokarmu. Już trafiliśmy do żołądka w tym momencie. I w żołądku, tak jak mówiłam, pH wynosi 2 i jest to spowodowane obecnością HCl-a, czyli bardzo silnego kwasu, który właśnie zakwasza środowisko żołądka i jego funkcją jest po prostu ochrona przed patogenami, które dostają się wraz z pokarmem. HCl jest takim żrącym kwasem, więc on po prostu niszczy drobne ustroje, które dostają się z pokarmem. Na przykład jak zjemy jedzenie, na którym są bakterie, wtedy te bakterie zostaną zniszczone w żołądku. Ale przez to, żeby HCl nie strawił nam ścian żołądka, skoro jest taki żrący, to komórki błony śluzowej żołądka wydzielają śluz. Nie wydalają, bo wydalamy coś poza organizm, na przykład mocz, coś czego nie chcemy, tylko wydzielają do wnętrza. Coś, co jest potrzebne, po prostu wydzielają. Komórki błony śluzowej żołądka wydzielają śluz, który chroni ścian żołądka przed uszkodzeniem przez sok żołądkowy, czyli ogólnie HCl. Bo sok żołądkowy to jest cała mieszanina substancji, która znajduje się w żołądku, czyli HCl i jakieś tam enzymy inne. Na przykład pepsyna, lipaza i renina, bo to są trzy enzymy, które występują w żołądku, z czego renina występuje tylko u niemowląt, ponieważ ona jest zwana podpuszczką. Ona rozkłada kazeinę, czyli białko w mleku,
które spożywają niemowlęta. Dlatego ona występuje tylko u niemowląt. Renina katalizuje reakcję rozkładu kazeiny, bo kazeina to jest białko w mleku. I ogólnie w żołądku może zajść wstępne trawienie tłuszczy i wstępne trawienie białek dzięki pepsynie i lipazie żołądkowej, ponieważ takie właściwe trawienie zajdzie dalej w jelicie cienkim, a w żołądku tylko takie wstępne. Pepsyna powstaje z pepsynogenu, czyli proenzymu, czyli enzymu, który jest nieaktywny i może być aktywowany właśnie dzięki temu, że pH jest niskie, czyli dzięki HCL-owi, albo dzięki po prostu pepsynie, która jest w środowisku. Czyli pepsynogen jest nieaktywny, staje się aktywną pepsyną, enzymem zdolnym do katalizowania reakcji rozkładu białek, jeżeli jest ta reakcja jego przemiany katalizowana przez HCL lub przez pepsynę. I lipaza żołądkowa odpowiada za trawienie tłuszczy, ponieważ wszelkiego rodzaju lipaza trawi po prostu lipidy, tak jak amylaza cukry, lipaza lipidy, lipaza będzie potem żołądkowa, trzustkowa, więc w zależności od miejsca, a w żołądku jest żołądkowa. I tutaj jest istotne, to jest wstępne trawienie tłuszczy, ponieważ są trawione tylko tłuszcze, które są zemulgowane. Większość tłuszczy, które spożywamy, jest niezemulgowana, dlatego one muszą w dwunastnicy zostać zemulgowane, po to, żeby mogły zostać trawione i wchłonięte. Dlatego w żołądku trawieniu ulegają tylko tłuszcze zemulgowane, które już takie do nas trafiły. A co to znaczy emulgacja? To jest rozbicie dużych cząsteczek tłuszczu na mniejsze, co po prostu zwiększy powierzchnię wchłaniania. I będzie to intensywniejsze, bo kiedy duże cząsteczki tłuszczu, na przykład złożonego, rozbijemy na mniejsze, to powierzchnia wchłaniania będzie większa i będzie to bardziej przyswajalne, bo te cząsteczki będą mniejsze. Dlatego tłuszcze zemulgowane to są takie po prostu mało cząsteczkowe, a niezemulgowane to są takie złożone, które dopiero muszą być w dalszych częściach układu przewodu pokarmowego zemulgowane. Teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu, czyli do wątroby. Tutaj już nam się żołądek kończy, zaczyna nam się dwunastnica, bo dwunastnica to jest pierwszy odcinek jelita cienkiego i jakby zakończenie żołądka. To jest pierwszy odcinek jelita cienkiego, który ma jednocześnie połączenie z żołądkiem. I bardzo ważna jest wątroba, która jest gruczołem, ponieważ wydziela różne substancje. Przede wszystkim połączona jest ona z pęcherzykiem żółciowym. On jest tutaj. To, co jest istotne, to to, że ona produkuje żółć. Ta żółć jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym i jest wydzielana przez pęcherzyk żółciowy do dwunastnicy. Więc pęcherzyk żółciowy nie produkuje żółci, on tylko ją magazynuje i wydziela, a żółć jest produkowana w wątrobie do dwunastnicy. Ponieważ właśnie żółć będzie emulgować tłuszcze. Tak jak tutaj. Żółć magazynowana w pęcherzyku żółciowym emulguje tłuszcze, czyli rozbija duże cząsteczki tłuszczu na mniejsze, co zwiększa powierzchnię jego wchłaniania i są bardziej przyswajalne te cząsteczki. Więc to jest bardzo istotne. Tutaj mamy przewód żółciowy wychodzący z pęcherzyka żółciowego i tak samo tutaj mamy kolejny gruczoł, czyli trzustkę, która ma przewód trzustkowy. Oba te przewody, czyli tak zwany wątrobowo-trzustkowy, będą wydzielać substancje do dwunastnicy. Przewód żółciowy pęcherzyka żółciowego wydziela żółć do dwunastnicy, aby emulgować tłuszcze, a przewód trzustkowy z trzustki będzie wydzielał do dwunastnicy sok trzustkowy. Sok trzustkowy ma pH, jak widać, takie zasadowo obojętne, w każdym razie na pewno wyższe niż w żołądku. I to ma na celu neutralizację kwaśnej treści pokarmowej z żołądka, która trafia do dwunastnicy. I sok trzustkowy ogólnie ma takie zasadowe pH, dzięki temu, że znajduje się w nim NaHCO3, czyli wodorowęglan sodu, który jest właśnie zasadowy. Sok trzustkowy posiada inne enzymy trawienne, na przykład właśnie lipazę trzustkową, amylazę trzustkową i takie inne, które rozkładają po prostu związki, ponieważ już jesteśmy w jelicie cienkim, bo dwunastnica to jelito cienkie. I trzustka, skoro jest gruczołem, to wydziela także hormony. Ona jest i gruczołem zewnątrzwydzielniczym, i wewnątrzwydzielniczym. Zewnątrzwydzielniczym, czyli wydziela enzymy trawienne do dwunastnicy, czyli do innego tak naprawdę organu.
czyli enzymy trawienne zawarte właśnie w soku trzustkowym. Natomiast trzustka też bardzo ważną rolę pełni w wydzielaniu hormonów. Enzymy to nie hormony, tak tylko dodam. Trzustka posiada takie fragmenty, które nazywane są wyspami Langerhansa. Te wyspy mają komórki alfa i komórki beta. Komórki alfa wydzielają glukagon, a komórki beta wysp Langerhansa wydzielają insulinę. Glukagon to jest hormon, który obniża poziom glukozy we krwi. Insulina to jest hormon, który, w sensie glukagon podwyższa poziom glukozy we krwi, a insulina obniża poziom glukozy we krwi. Dlatego osoby z cukrzycą, które mają często, jakby po każdym posiłku im się podwyższa cukier we krwi, cukier, czyli tak jakby tak zwana glukoza, to one ciągle muszą przyjmować insulinę, żeby mieć obniżony poziom, bo on ciągle im skacze. Dlatego trzeba pamiętać, że trzustka może wydzielać albo na zewnątrz, w soku trzustkowym zawarte są enzymy trawienne, które wydzielane są do dwunastnicy, albo może wydzielać do krwi, czyli jakby nie do zewnątrz, nie do innego organu, tylko po prostu do krwi, glukagon lub insulinę. Wyspy Langerhansa mają komórki alfa, które wydzielają glukagon, kiedy cukier we krwi jest za niski, glukagon podwyższa glukozę we krwi, a kiedy mamy za wysoki poziom glukozy we krwi, to komórki beta wysp Langerhansa wydzielają hormon insulinę, a insulina obniża poziom glukozy we krwi. Więc to jest bardzo istotna rola. A rola soku trzustkowego to jest właśnie to, że zawiera enzymy trawienne i także neutralizuje kwasią treść pokarmową z żołądka, ponieważ skoro enzymy trawienne dwunastnicy działają w pH zasadowym, to kwaśna treść pokarmowa musi także stać się zasadowa, aby te enzymy były w stanie ją strawić. Teraz wróćmy do kolejnego gruczołu, czyli do wątroby. Tak jak już mówiłam, produkcja żółci, magazynowanie jej w pęcherzyku żółciowym i wydzielanie jej przewodem żółciowym do dwunastnicy. To jest też magazyn glikogenu, czyli substancji zapasowej u zwierząt i grzybów, magazyn witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli taki skrót ADEK, witamina A, D, E, K, magazyn ogólnie pierwiastków, np. żelaza, i bardzo ważne jest to, że zachodzi tutaj cykl mocznikowy, czyli przemiana amoniaku w mocznik, to jest w złą stronę strzałka, amoniaku w mocznik, czyli silnie toksycznej substancji w mniej toksyczną substancję, którą możemy wydalić z organizmu jako mocz. Teraz tak, ogólnie w wątrobie zachodzi bardzo wiele różnych przemian właśnie biochemicznych, na przykład cykl mocznikowy umożliwia wytworzenie moczniku, czyli tak naprawdę przekształcenie silnie toksycznego amoniaku, który jest produktem deaminacji aminokwasów, ponieważ kiedy trawimy białko, rozkładamy białko, ono składa się z aminokwasów. Aminokwasy mają grupę aminową, deaminacja to jest pozbycie się grupy aminowej. Wtedy powstaje nam ketokwas i NH3. I właśnie ten NH3, czyli produkt deaminacji aminokwasów, jest silnie toksyczny i nie może być transportowany w krwi w ten sposób i wydalany w ten sposób, więc musi być przekształcony w mocznik. Dlatego właśnie powstaje mocznik w cyklu mocznikowym, który zachodzi w wątrobie. Natomiast może także powstać kwas moczowy oprócz mocznika z puryn. Puryny to są zasady azotowe, czyli to jest adenina i guanina. Chodzi ogólnie, że te przemiany i białka i puryn mają wspólne w sobie to, że oba te związki posiadają grupy aminowe, czyli posiadają ogólnie azot. Posiadają w sobie azot. I tak samo jak rozkład białka umożliwia odłączenie azotu, tak samo rozkład puryn i ich przekształcanie umożliwia odłączenie tego azotu i w wyniku tego powstaje kwas moczowy. W wyniku też bardziej skomplikowanych przemian, ale w skrócie, że jeżeli chodzi o takie przemiany azotowe, to z białka ostatecznie będzie NH3, a z puryn będzie ostatecznie kwas moczowy, bo i puryny, czyli zasady azotowe, i białka mają w sobie azot w swojej budowie. Następną bardzo ważną funkcją
wątroby jest właśnie regulacja poziomu glukozy, dlatego ona współpracuje tak z trzustką, bo trzustka wydziela insulinę i glukagon, insulina obniża poziom glukozy we krwi, glukagon podwyższa, a skoro wątroba magazynuje glikogen, czyli nasz materiał zapasowy, na przykład, który możemy zużyć, kiedy brakuje nam właśnie energii, na przykład podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Dlatego ten glikogen, który jest zmagazynowany w wyniku lizy, czyli rozpadu glikogenolizy, może zostać przekształcony w glukozę, a glukoza za to może być substratem oddychania tlenowego, w wyniku którego powstaje ATP, czyli zmagazynowana energia, który może być użyty do innych reakcji, bo w każdych reakcjach zawsze jest potrzebna jakaś tam energia. Dlatego glikogen może być w wyniku glikogenolizy przekształcony w glukozę, a kiedy nie potrzebujemy energii, to możemy glukozę przekształcić w glikogen podczas glikogenogenezy. Także kiedy na przykład jest duży głód, to z aminokwasu w wyniku glukoneogenezy może powstać glukoza. Glukoneo jak glukoza i geneza to jest powstanie inaczej. Liza to rozpad, geneza powstanie. Dlaczego z aminokwasów? Naszą pierwszą rezerwą zapasów substancji, które możemy zużyć, są cukry, potem są tłuszcze, na koniec są białka. Dlatego też, kiedy już nie mamy żadnych substancji w sobie, po prostu już nie ma ani tłuszczu, ani cukru, to organizm zaczyna zużywać własne mięśnie. Dlatego wtedy właśnie z białek, czyli z aminokwasów, może powstać glukoza. Ponieważ glukoza jest substratem oddychania tlenowego, wtedy może powstać ATP, a ATP jest niezbędne. Więc to jest takie ostateczne sytuacje skrajności, kiedy z aminokwasów używamy do powstania glukozy. Ogólnie glukoza w wyniku glukoneogenezy może powstać z innych związków, niekoniecznie aminokwasów, ale także z aminokwasów. To jest taki drastyczniejszy przykład. Glukoza może być właśnie przekształcona w inne związki, np. w kwasy tłuszczowe i posłużyć do budowy tłuszczu. Glukoza także wytwarza bilirubinę, czyli barwnik żółci, dlatego żółć właśnie w pęcherzu żółciowym jest żółta. I także wytwarza bardzo dużą ilość białek, ogólnie osocza krwi, czyli np. fibrinogen, albuminę, globuliny. A fibrinogen uczestniczy w krzepnięciu krwi, dlatego wątroba też odgrywa w tym rolę, w krzepnięciu krwi, bo fibrinogen pod wpływem trombiny przekształca się w fibrynę, czyli we włóknik, który właśnie rana nam dzięki temu włóknieje i powstaje taki skrzep. Tak. I teraz omówmy te wszystkie naczynia, bo to jest też bardzo istotne. Jakie naczynia dochodzą do wątroby? Tutaj narysowałam taki mini układ krwionośny, czyli serce. I trzeba pamiętać, że żyły zawsze, z jednym wyjątkiem, czy dwoma, żyły zawsze prowadzą krew odtlenowaną, czyli z CO2. A tętnice prowadzą krew natlenowaną, czyli z tlenem. I w ten sposób tętnice mogą odżywić organ, bo doprowadzają tlen, który jest substratem oddychania tlenowego, a żyły odprowadzają CO2, bo CO2 to jest produkt oddychania tlenowego. I tętnica wątrobowa doprowadza tlen do wątroby, aby zaszło oddychanie tlenowe. A jak już ono zajdzie, to wtedy CO2 jest odprowadzane, czyli produkt oddychania tlenowego odprowadzany jest żyłą wątrobową, czyli tętnica wątrobowa wchodzi do wątroby, bo ją natlenia, a żyła wątrobowa ją odtlenia. I żyła wątrobowa dochodzi do żyły głównej dolnej, ponieważ żyły główne są dwie, jest górna i dolna. Dolna to jest ta, która jest poniżej serca, dlatego jesteśmy poniżej serca w tym momencie. Żyła wątrobowa wchodzi do żyły głównej dolnej, trafia do prawego przedsionka. Z prawego przedsionka jest tętnica płucna, która idzie do płuc, następuje wymiana gazowa. Wtedy tlen jest pobierany z płuc przez żyły płucne, trafia do lewego przedsionka, trafia do lewej komory i tlen trafia aortą, właśnie tą aortą, to jest to naczynie, aortą do różnych tętnic. Na przykład tutaj mamy tętnicę, która dochodzi do także do jelita, więc ogólnie aorta rozgałęzia się na mniejsze tętnice, czyli wątrobowe na przykład, jelitowe jakieś, które odpowiadają za natlenianie różnych organów, bo tętnica rozgałęzia się na mniejsze tętniczki, żyła rozgałęzia się na mniejsze żyłki, które oplatają różne organy. Więc jest bardzo istotne, że tętnica wątrobowa wchodzi do wątroby, żyła wątrobowa wychodzi z wątroby, ale jest też bardzo ważne naczynie, czyli żyła wrotna, która wbrew pozorom także jest odtlenowana, bo przewodzi krew
żylną, czyli odtlenowaną. Nazywa się ona wrotna, ponieważ ona tak jakby wraca. Czyli wraca z jelita do wątroby z powrotem. Polega to na tym, że jak tu zachodzi nam wszędzie trawienie, 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 te związki, które strawimy i wchłoniemy z jelita do krwi, trafiają do krwi, czyli do naczyń krwionośnych i żyłą wrotną, właśnie tym naczyniem, te związki wchłonięte trafiają do wątroby. Razem z CO2, który jest produktem ubocznym, znaczy ubocznym, produktem oddychania tlenowego, które zachodzi w mitochondrium, w komórkach jelita. Więc substancje, które są wchłonięte, trafiają żyłą wrotną przez krew do wątroby, a substancje, których się nie da strawić, nie można ich strawić i wchłonąć, trafiają przez jelito kręte, które jest ostatnie, mamy jelito czcze i kręte potem, czyli jelito cienkie, to jest to całe żółte jelito cienkie. Substancje, których nie możemy rozłożyć, są niestrawione, tak zwane niestrawione resztki pokarmowe, trafiają przez jelito kręte do jelita ślepego, które jest pierwszym etapem jelita grubego. Potem trafia do okrężnicy i potem do odbytnicy, gdzie przez odbyt wydalany jest kał, ponieważ w jelicie grubym formowane są masy kałowe. Właśnie z tego, co nie zostało strawione w jelicie. To, co jest strawione w jelicie i wchłonięte z jelita do krwi, czyli do naczyń krwionośnych, wraca żyłą wrotną do wątroby, a to, czego się nie dało strawić, niestrawione resztki pokarmowe, trafiają do jelita grubego. W kolejności jelito ślepe, okrężnica i odbytnica, bo taka jest kolejność. Więc mam nadzieję, że teraz to jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o napoje, czyli coś, czego się raczej nie trawi, raczej się je wchłania, to jak widać tutaj w jelicie zachodzi wchłanianie wody, w jelicie grubym też zachodzi wchłanianie wody. I te substancje potem trafiają do nerek, gdzie ulegają filtracji. Tak samo tutaj też mamy takie oddzielanie, to co jest korzystne, to co chcemy wydalić, a to co chcemy wchłonąć. To co chcemy wydalić dajemy do jelita grubego, to co chcemy wchłonąć wchłaniamy i dajemy do wątroby. A jeżeli chodzi o napoje, właśnie wchłaniamy je i trafią one do nerek. Tam w nerkach ulegają filtracji. To, co jest przydatne, nerki zatrzymują, a to, co jest nieprzydatne, nerki wydalają z moczem, czyli zbędne produkty przemiany materii. I tu jest właśnie taki schemat przedstawiający wchłanianie w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Mamy jamę ustną, mamy żołądek, mamy jelito cienkie, wątroba, trzustka. Tutaj tyle wody jest wchłaniane, potem jelito grube, też tyle wody jest wchłaniane jeszcze z tego, z tych resztek niestrawionych, na przykład z tej uformowanej masy kałowej, żeby jak najbardziej ją odwodnić. A potem ta masa kałowa i tak jeszcze traci trochę wody. Ale wszystko zaczęło się, że mówiliśmy o wątrobie. I jeszcze to nie koniec funkcji wątroby, jest ich, jak widać, bardzo dużo. Kolejne funkcje wątroby, jakie mamy, to rozkład zbędnych hormonów, czyli ona ogólnie rozkłada jakieś zużyte erytrocyty, stare komórki, zbędne hormony. Wychwytuje szkodliwe związki, na przykład trucizny, leki, alkaloidy, więc ona właśnie ma kontakt z takimi toksycznymi substancjami, jak na przykład właśnie z amoniakiem. Dlatego też jest narażona na szkodliwe działanie tych substancji, bo do niej te substancje, które właśnie zostaną wchłonięte z jelita do krwi i z krwią przez żyłę wrotną trafią do wątroby, ona ma jakby pierwszy kontakt z tymi substancjami wchłoniętymi w przewodzie pokarmowym, dlatego jest najbardziej narażona na niewydolność, na przykład jak często się pije alkohol, bo te substancje trafiają do niej w dużym stężeniu i ona dopiero zajmuje się tymi substancjami na przykład, albo je właśnie magazynuje, przekształca, neutralizuje, ona robi wszystko tak naprawdę. I to, co jest też istotne, to że żyłą wrotną, przez to, że trafiają tutaj substancje odżywcze, to jest tutaj wysoki poziom cukru, bo na przykład glukoza, która jest wchłonięta tutaj, w wyniku trawienia na przykład cukrów, to powstaje monosacharyd, czyli glukoza, ona trafia tą żyłą, dlatego w niej może być wysoki poziom cukru, mogą być wahania tego cukru. Natomiast w żyle wątrobowej już jest stały poziom cukru, bo wszystko zostało już uregulowane przez wątrobę, na przykład ta glukoza została zmagazynowana w glikogen. I tutaj właśnie mam też taki schemat. To jest właśnie to, co pokazuję, tylko jakoś tak krzywia. O tak, tak można to pokazać. Tu mamy właśnie tętnicę wątrobową, żyłę wątrobową, która odprowadza, to jest ta odtlenowana, i żyłę wrotną, która łączy się z jelitem.
Dobra. Więc jeszcze raz, ogólnie całkowite trawienie i wchłanianie substancji zachodzi w jelicie cienkim, które jest podzielone na trzy odcinki: dwunastnicy, jelito czcze i jelito kręte. Jelito kręte to jest już to końcowe, które łączy się z jelitem grubym, czyli transportuje jakby te niestrawione resztki pokarmowe. Tutaj w jelicie cienkim ogólnie są trawione i wchłaniane wszystkie związki, czyli i białka, i cukry, i tłuszcze. Bo na przykład w jamie ustnej były trawione tylko cukry, w żołądku tylko tłuszcze zamulgowane i tylko białka. Natomiast w jelicie cienkim są trawione już wszystkie substancje, które potem mogą być z jelita przeniknąć przez naczynia krwionośne właśnie i mogą być wchłonięte do krwi, która jest w naczyniach krwionośnych, przetransportowane. W jelicie nie dość, że ono jest pofałdowane, to jeszcze posiada kosmki jelitowe, na których są mikrokosmki, co zaraz omówię, po to, żeby jak najbardziej zwiększyć powierzchnię wchłaniania, żeby ten wchłanianie było jak najbardziej intensywne, czyli jak największą ilość substancji, związków wchłonąć w jak najkrótszym czasie. Natomiast w jelicie grubym odbywa się wchłanianie wody i soli mineralnych, właśnie jeszcze z tych niestrawionych resztek pokarmowych. Odbywa się formowanie kału i to jest bardzo ważne. W jelicie grubym żyją symbiotyczne bakterie, które wytwarzają witaminę K i witaminę B12, więc te bakterie właśnie bytują w jelicie grubym. Witamina K także bierze udział w krzepnięciu. Witamina B12 to jest taka, która ma pochodzenie zwierzęce, czyli na przykład jeżeli jemy mięso, to witamina B12 jest właśnie w mięsie. Dlatego wegetarianie na przykład muszą ją suplementować. I ogólnie śluz w tych wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, oprócz tego, że w żołądku akurat chroni przed HCL-em, to ułatwia przesuwanie pokarmu i chroni ściany przewodu pokarmowego przed wysuszeniem. Jeżeli chodzi o dwunastnicę jeszcze, to tak jak to był sok żołądkowy, to tutaj jest sok dwunastniczy. Sok dwunastniczy składa się z soku trzustkowego, z żółci i ze soku jelitowego, bo jelito także będzie wydzielać taki sok, czyli właśnie mieszaninę tych enzymów i wszystkiego innego. Teraz możemy mówić budowy jelita cienkiego, czyli jak on zwiększa swoją powierzchnię wchłaniania, jakie jest przystosowanie budowy do pełnionej funkcji. To jest ogólnie jelito cienkie od środka. Tutaj widać, ono ma kosmyki. To jest jeden kosmyk. Jeden kosmyk ma także mikrokosmyki. To są mikrokosmyki. To wszystko zwiększa powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych z jelita do krwi. Więc kosmyk jelitowy zwiększa powierzchnię wchłaniania. Mikrokosmyk także. Kosmyk chyba 20 razy, mikrokosmyk 30 lub 60, jakoś tak, więc dużo. I także samo pofałdowanie tego jelita, jak widać, ono jest zawsze takie upchnięte, pofałdowane, także zwiększa powierzchnię wchłaniania, więc właśnie pofałdowanie, kosmyk jelitowy i mikrokosmyk. I te jelito cienkie jest oplecione wieloma naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi. Jak widać, tutaj mamy tętniczkę, czyli zakończenie tętnicy, i żyłkę, czyli zakończenie żyłki, które oplatają kosmyk i umożliwiają właśnie wita cukrów prostych do tych naczyń, właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o tłuszcze, sprawa wygląda trochę inaczej. Kwasy tłuszczowe i glicerol, czyli produkty rozkładu tłuszczu, są wchłaniane do naczyń limfatycznych, co zaraz będę omawiać. Ale istotne jest to, żeby zrozumieć, że właśnie tutaj jesteśmy wewnątrz jelita i to wchłanianie zachodzi do naczyń krwionośnych, jeżeli chodzi o cukry proste, po to, żeby właśnie potem żyłą wrotną, tutaj mamy zakończenie żyłki, czyli potem dalej mamy żyłę wrotną, żeby to było przetransportowane do wątroby. Także takie komórki jelita posiadają wiele mitochondrii, wiele siateczki śródplazmatycznej, rozbudowaną siateczkę śródplazmatyczną szorstką, czyli ERG, czyli retikulum endoplazmatyczne granularne, ponieważ mitochondria odpowiadają za przeprowadzanie oddychania tlenowego, w wyniku którego powstaje dużo ATP, a ERG, na niej zachodzi synteza białek, które na przykład biorą udział w wchłanianiu, na przykład mogą być białkami nośnikowymi albo enzymami na przykład. Więc teraz omówiłem po kolei trawienie cukrów, tłuszczy i białek. Cukry złożone, czyli polisacharydy, pierwszy etap trawienia przeprowadzają w jamie ustnej, jest to trawienie wstępne, gdzie w pH 7 amylaza ślinowa katalizuje reakcję rozkładu polisacharydów na mniejsze cząstki, czyli dekstryny, disacharydy. Następnie cukry złożone są trawione w jelicie cienkim. Pierwszy etap jest w pierwszym etapie
pierwszym odcinku Jelita Cienkiego, czyli w dwunastnicy, gdzie właśnie te disacharydy, dekstryny są rozkładane, katalizowana jest ta reakcja przez amylazę trzustkową, która działa w już trochę wyższym pH, bardziej zasadowym. Amylaza trzustkowa to jest enzym, który jest w soku trzustkowym, a sok trzustkowy jest wydzielany do dwunastnicy przez trzustkę. Tylko zaznaczam. Jest ona rozkładana do maltozy. Disacharyd, czyli dwucukier, jest rozkładany do Znaczy ogólnie maltoza to jest disacharyd, więc to co powiedziałam nie miało sensu, ale to zależy, bo czasami to będzie polisacharyd złożony do dekstryn, czyli do związków mniej złożonych, czasami do disacharydów, więc ogólnie załóżmy, że kolejność działania enzymów jest ważna, czyli amylaza ślimonowa w jamie ustnej, amylaza trzustkowa w dwunastnicy, ogólnie z polisacharydu ostatecznie powstanie disacharyd, czyli maltoza, który zostanie ostatecznie rozłożony do monosacharydu, czyli do glukozy i do glukozy, ponieważ disacharyd składa się z dwóch cukrów prostych, czyli z glukozy i z glukozy, i dzieje się to dzięki amylazie jelitowej wydzielanej w soku jelitowym, i to już jest dalej w jelicie krętym i czczym. Czyli jak widać, jelito cienkie ogólnie i jama ustna biorą udział w trawieniu cukrów. I cukry proste są wchłaniane do krwi i żyłą wrotną trafiają do wątroby. I cukry proste są z fruktoza i glukoza, na przykład galaktoza i glukoza, w zależności od tego, w jakich parach są ustawione te cukry, to tworzą inne dwucukry, disacharydy. Sacharoza to jest połączenie fruktozy i glukozy, laktoza to połączenie galaktozy i glukozy, a tak jak to było, maltoza to połączenie glukozy i glukozy. Więc ten schemat w skrócie wygląda tak. Mamy jamę ustną, dwunastnicę i dalsze odcinki jelita cienkiego. Jelito cienkie i jama ustna. Tam zachodzi głównie, no tylko w sumie, trawienie cukrów. Teraz przejdźmy do trawienia białek. Białko jest trawione na początku w żołądku dzięki pepsynie, która działa w pH 2. Jest rozkładane do polipeptydów, do oligopeptydów. To jest różne. Polipeptydy są ogólnie łańcuchem polipeptydowym, czyli łańcuchem aminokwasów. Potem jest sok trzustkowy wydzielany przez trzustkę właśnie do dwunastnicy, dlatego jesteśmy w dwunastnicy. Już ma pH 8,9. Jest to rozkład na dipeptydy i oligopeptydy, bo jakby polipeptydy się rozkładają na oligopeptydy, oligopeptydy na dipeptydy. To jest wszystko takie umowne. Po prostu ważne jest to, że rozkłada się na mniejsze elementy. Sok trzustkowy zawiera enzymy takie jak karboksypeptydaza, chemotrypsyna i trypsyna. I zaraz to omówię. Następnie jelito czcze i kręte. Te związki dzięki enzymom zawartym w soku jelitowym są rozkładane na aminokwasy, czyli takie podstawowe jednostki budulcowe białek. W soku jelitowym jest aminopeptydaza i dipeptydaza, a aminokwasy żyłą wrotną trafiają do wątroby, ponieważ są wchłaniane z jelita do krwi, do naczyń krwionośnych, czyli do żyły wrotnej, i trafiają do wątroby. I trypsyna ogólnie jest także powstaje w postaci nieaktywnej, czyli trypsynogenu, proenzymu. Żeby zaktywować trypsynogen, potrzebna jest albo trypsyna, albo enterokinaza. Tak samo, żeby zaktywować chemotrypsynę, potrzebna jest trypsyna. I dlaczego tak się dzieje? Proteazy to enzymy katalizujące reakcje hydrolizy wiązań peptydowych, czyli katalizują reakcję rozkładu po prostu białek białka, to aminokwasy połączone wiązaniem peptydowymi. I są wytwarzane w formie nieaktywnej, co chroni gruczoły wytwarzające je przed samostrawieniem. No bo gdybyśmy nic nie jedli, nie trawili, a mieli aktywny enzym, to on by zaczął trawić ten na przykład gruczoł albo jakiś narząd. Natomiast tak to ten enzym aktywowany jest dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście jest pokarm w otoczeniu. I to ma jak najbardziej sens. Teraz możemy omówić podział peptydaz, czyli enzymów trawiących białka. Peptydazy są endopeptydazy i egzopeptydazy. Endopeptydazy trawią wiązania między aminokwasami, czyli jak tutaj mamy jakiś łańcuch polipeptydowy, jest zbudowany z aminokwasów, to są te kółka, to aminokwasy. Aminokwasy mają koniec N i koniec C. Koniec N to jest grupa aminowa, a koniec C to jest grupa karboksylowa, czyli COH. Więc endopeptydazy działają jakby wewnątrz łańcucha aminokwasów, ponieważ trawią wiązania między aminokwasami i przez to powstają po prostu krótsze odcinki polipeptydów. I endopeptydazy to są pepsyna, trypsyna i chemotrypsyna. Jeżeli chodzi o egzopeptydazy, to one obcinają końce N i końce C.
I to są karboksypeptydazy i aminopeptydazy, czyli działają jakby bardziej na zewnątrz, a endo działają wewnątrz. I teraz ostatni związek, czyli tłuszcze. Tłuszcze, czyli trójglicerydy, są rozkładane przez lipazę trzustkową i lipazę jelitową. Lipaza jelitowa jest, tu jest taki schemat uproszczony. Lipaza jelitowa jest w soku jelitowym, lipaza trzustkowa w soku trzustkowym. One są ogólnie rozkładane do różnych takich związków, ale w skrócie jest to glicerol i wyższe kwasy tłuszczowe. Wyższe kwasy tłuszczowe to są tutaj wzory napisane, palmitynowy, stearynowy i oleinowy. Ogólnie rozkład tłuszczów zachodzi w jelicie cienkim i te tłuszcze zemulgowane w żołądku, ale to taka rzadkość. To, co jest istotne, to to, że tłuszcze są transportowane w postaci chylomikronów. Chylomikron to jest połączenie tłuszczów właściwych, cholesterolu i fosfolipidów. Chylomikron jest zwany lipoproteiną, bo to jest połączenie i białka, i lipo, czyli tłuszczu. To jest spowodowane tym, że lipidy są hydrofobowe, tak jak mamy budowę fosfolipidu, ma główkę hydrofilową i ogon hydrofobowy. Więc lipidy są hydrofobowe, więc nie mogą być transportowane w środowisku wodnym krwi, bo są hydrofobowe. Więc tworzone są takie kompleksy, czyli chylomikrony, których otoczka jest hydrofilowa. Tu jest chylomikron. Otoczka jest hydrofilowa, w środku mamy hydrofobowe reszty i cała cząsteczka jest rozpuszczalna w wodzie, więc chylomikrony to jest forma transportowa lipidów, ponieważ lipidy są, mają części hydrofobowe, więc nie mogą być transportowane w środowisku wodnym krwi, więc chylomikron ma otoczkę hydrofilową i ta cząsteczka jest rozpuszczalna w wodzie. Taki chylomikron, tak jak wcześniej mówiłam, nie jest transportowany przez bezpośrednio naczynia krwionośne, tak jak cukier proste tutaj były, a tutaj, tylko jest transportowany naczyniami limfatycznymi, ponieważ następuje egzocytoza, czyli z jelita cienkiego, egzocytoza do limfy, czyli do takiego płynu międzytkankowego, z limfy do naczyń krwionośnych, gdzie jest krew i tą krwią do wątroby, do mięśni, do tkanki tłuszczowej, w zależności od tego, jak będziemy magazynować. Więc ogólnie tłuszcze są rozkładane w żołądku i jelicie cienkim, ale głównie w jelicie cienkim. I to jest jeszcze jeden obrazek. Tu mamy wątrobę, tu mamy dwunastnicę, tu mamy pęcherzyk żółciowy, tu mamy trzustkę. A więc to by było na tyle.